Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Farmerska Dynastia i odcinek, który jest odpowiedzią na jeden z komentarzy odnośnie tego, czy w ogóle jeszcze się ona ukaże. Wiecie co, wychodzę z założenia, że w sumie możemy jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Jeszcze jedną rzecz sprawdzić, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o tamtą naszą nową szklarnię, którą żeśmy zakupili, która jest ogromna. Bądź co bądź. Więc myślę, że całkiem dobrym pomysłem byłoby... Czy my mamy tam samochód jakiś? Tak, jest. Coś tu jest. Dobra. To w takim razie będziemy mogli się łatwo przenosić. No i korzystając z tego właśnie, że kurczę, mamy tam maszynkę i możemy troszeczkę bardziej przyspieszać ten czas. Ty, możemy tu skoczyć? Ale Harry Potter na... O, nie, nie udał się. No to myślę, że dobrym pomysłem byłoby wykorzystać to i kurczę, sprawdzić jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zbiory po tych 6 tygodniach, staje się? Chyba tak, chyba co 6 tygodni mówiliście, że są zbiory. Także myślę, że moglibyśmy zobaczyć. I jak to wygląda przede wszystkim? Twoje krowy wymagają wydojenia. Dobra, to sobie żona poradzi z tym. Cześć, Reksiu, masz kiełbaskę? Ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda sytuacja związana z pomidorkami. No komfort jest, spoczko. To sprawdźmy jeszcze, jak wygląda sytuacja tutaj. Wysiądź. Dobra, nie mam pytań z tymi roślinami. Ale... Ty, one zwiędły? Nie. Jak tu się podlewa rośliny, przepraszam? Czy to jest na zasadzie tego, że jak podlejemy tam... No wypuść mnie. Że jak podlejemy tam, to tu wszędzie jest podlane też? Czy jak to działa? Bo ja tu żadnego systemu do nawadniania, kurczę, pieczone nie widzę. Chyba, że tutaj nie trzeba. No dobra, spoko. No to jak nie trzeba, to nie trzeba. No to co, wracamy. A właśnie, jak to wygląda? Czekaj. Weź zejdź z tego. Jak wygląda sytuacja z tym polem? Tu... chyba jeszcze nie. To chyba też nie za bardzo, czekaj. Pszenica 100%, tak. Zaorano 100%, kultywacja jest, nawiezione jest. Sprzedać pole... Nie, no wszystko jest ok. Dobrze. To zeżryjmy coś może. I prześpijmy się kolejny tydzień. Ty, a kitku gdzie jest? Jak się odpalało ten... Tam jest Janet. O, jest kitek. Hej, kitku. No niby go widzę, ale kurczę, nie mogę mu nic dać. Dobra, trudno się mówi. Nie chcesz, to nie. Czekaj, czy ja mam jakąś rybkę w ekwipunku? No niezbyt też. No dobrze, no to się przejdźmy jeszcze złowić jakąś rybkę dla kitku. Proszę ja ciebie. Proszę bardzo. Czy tu są jakieś rybki dla kitku? Halo? Jakąś rybkę jedną albo dwie. Prosiłbym mocno. Ty, ja tu w ogóle żadnych ryb nie widzę. Gdzie są te ryby wszystkie? Znalazłem. No to żem zarzucił. Nie ma co. No ale to dla kitku, to powinno się udać. Matko bosko. Najgorszy wędkarz na świecie. W farmerskim życiu to było łatwiejsze. Rzucałeś granat i miałeś rybę.
halo. Ej, no bez jaj. Co jest? Jakoś tak w miarę szybko zawsze się łowiło te ryby. No halo. Proszę mi tu w tej chwili brać. O, jest. No i czadersko. I kitek będzie zachwycony. I to mi się podoba. Dobra, weźmy jeszcze kosiarkę. Skośmy to wszystko, co jest tutaj. Bo dlaczego nie? Cześć, żono. Prawdaż. Dzień dobry. Nie, nie dzień. Chciałem tydzień przespać. O, niedobrze. No, jeszcze deszcz pada. No, szkoda. Szkoda, szkoda. Dobra, dwa tygodnie minęły. Sąsiadom bardzo podoba się twój ogródek. Weź to wyłącz. Z grabkami będziemy chodzić. Ty, już pomidory są do zbioru. Martujesz. Czy jeszcze nie? Jak sadzonki melona? Przecież to nie są sadzonki melona. Co tu się dzieje? O, mygy! Nie wiedziałem, że tak szybko będzie. Chociaż w sumie może faktycznie tu było 6 tygodni. Nie, no nie było 6 tygodni, no bank nie. Co ile to się zbiera? Aż normalnie zaraz tam przejdę i zobaczę. Nie wiem, czy jest sens sadzić tego melona, ale why not? Skoro go tyle mamy, to czemu nie? Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Taśmowo sadzimy melony. No i fantastycznie, dobra. Jak wygląda? Komfort jest. No i pięknie. Zamykamy bajzel. Sprawdźmy, jak to wygląda tu. Ty, tutaj też! Lovely! To co dwa tygodnie można zbierać, na to wygląda. Łe, to easy! Czekaj, weź mi to. Daj mi to. Już? Już, dobra. Ja myślę, że ogólnie z tym podwieszaniem pod sufitem to jest jakiś bug. Może tego nie powinno tu być? Znaczy bug, w sensie. Czy to chyba nie do końca tak powinno działać. Zobaczymy, ile będzie z tego wszystkiego, tych nasion i ogólnie zbiorów. Czy nam się to, kurczę, opłaci w ogóle? Chociaż, no kurde, trochę tego już jest. To tak przyznam, bez bicia. Że wygląda to całkiem, całkiem. Dobra, to ja może zasadzę tu już od razu coś nowego. Proszę bardzo. Szklarniowy król. 221 sadzonek melona jeszcze jest. No to gituwa, to nie ma źle. Tu na górze się nie dało, to tylko tu na środku można było, tak? Z tego co pamiętam. Czekaj. Gdzie to jest? Tu. Dobra. Kurde, będzie tego więcej niż myślałem. Już od razu.
Dobrze, że to się nie psuje. W sensie te szklarnie wszystkie. Że to już jak raz naprawimy, to to już po prostu jest. Ha, tu już nic nie było. Ty, ale tu były trzy. My byliśmy dopiero chyba w dwóch. Czy nie? Tak, tam jeszcze jedna jest. O kurde. No i proszę bardzo. Tu już jest cały rządek. Tutaj jest spoczko. Tu już jest okej. Tu już jest okej. Proszę bardzo. No to tamtą jeszcze jedną trzeba. Czekaj, to zamykamy tu. To zamykamy tu. Tu już byliśmy, to też trzeba zamknąć, bo tu zapomniałem. Okej. Kurczę, jakie plony, proszę. Aha, to E się zbierało. Jakie plony. Mam nadzieję, że mamy jeszcze jakieś nasiona. Że to nie jest tylko to, że 25 nasion i już więcej nic nie ma. Mak, tak to trochę przypał. Okej. Okay. Szybki zbiory. Wiem, że może to nie wyglądać jakoś za pięknie, ale grunt, że jest efektowne. Proszę bardzo. Powiedz, że coś mamy jeszcze tutaj. Nie ma już żadnych nasion? Żarty sobie robisz. Użyj magazyn sadzonek. Nie no, jest jeszcze. No jak? Pomidor. Już się wystraszyłem, że my w ogóle już nic nie mamy. A tu proszę, jeszcze całkiem sporo pomidorów jest. Ups, 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 trochę za szybko. Okej. Okay. Gdzie to kurczę jest? No i dobra. Cyk, zamykamy, bo ogarnięte. Cyk, zamykamy, bo ogarnięte. Dobra, mamy pierwszy tydzień. Zaraz zobaczymy. O, to już jest gotowe do zbioru chyba, nie? Czy jak to sprawdzić? Czekaj. O, gotowe do zbiorów. Dobra, to zaraz ogarniemy, tylko zobaczmy jeszcze, ile tak na dobrą sprawę mamy tego wszystkiego. 543 pomidory, 153 melony, 128 cukin, 49 dyni. No to w sumie nie jest jakoś szczególnie dużo chyba. A przeróbmy to jeszcze wszystko. Czekaj, chodź tutaj Rex, bo tydzień czasu cię nie widziałem. James, masz rybkie. Weźmy to przeróbmy. Tak, zupa z cukinii. Przerób. Pomidorową. Też. Ale zjadłbym takiej dobrej pomidorowej z ryżem. Ojoj. Zupa dyniowa. Tylko problem z zupami jest taki, że mi się nie chce jeść tego dużo. Nie wiem, tak zjadł miseczkę, może dwie. Tylko nie wiedziałbym, co później z tą zupą zrobić dalej. Melon w puszce, tak. Dobrze. No i spoko. I teraz bym proponował... Czekaj, bo co my mamy? Co my mamy w ogóle za miesiąc? Jak to się sprawdzało? Tak, dawaj tutaj. Do pick-upa.
O nie, nie ma już naszego ryneczku. Niech to Dunder świśnie. Trudno. To wróćmy tu gdzieś. Mogę kliknąć na coś? Mogę kliknąć na coś. No wiadomo, że na tego kombajna. No ale dobrze. To zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sprzedaż tego w tamtym sklepie. Gdzie ten sklep jest? Czekaj, to w tamtą stronę. No właśnie. A ten chłop na co czekał? Z drogi. Kurczę. Chciałem na niego przeskoczyć. Się na niego wskoczyć i go przebiec, tak? Ale no, nie pykło. Dzień dobry, dzień dobry. Siemasz, cześć, cześć, cześć. Pohandlujmy. Cześć, cześć, cześć. Ile byś mi dał za to? 9 euro za sztukę. No czyli tu na pewno będzie ponad 1000, tu będzie 450, tu będzie 850. Czyli to parę tysięcy z tego wyjdzie. Nie ma źle. Nie ma źle, ale jeszcze zobaczymy, ile my kurczę możemy, że zielonku, ile my kurczę możemy tak na dobrą sprawę tego mieć, jeżeli... O, czekaj, jeszcze zjemy coś. Do następnego ryneczku Lidla. Cicho tam. Zrzućmy to, proszę ja was, na dół tu. Pyk, pyk, proszę bardzo. Enter spiżarnia. I tak, to bym chciał... Przełóż to wszystko tutaj. Dobra. Fantastycznie. Dziękuję najmocniej. Czekaj, bo tu kuchnia jest, to nie. A my, moi drodzy, moglibyśmy w tym momencie wziąć... Tam jest przyczepa, to nawet lepiej. Czekaj. Kół, podłącz. O, czekaj, jak to się kurczę robiło? Wyjdź ze żniwiarki. W ogóle to jest beka, bo to wszystko się nazywa żniwiarka. To już któryś, któraś maszyna, która się nazywa żniwiarka. Czekaj, header w dół. Włącz. No i tempomat. No i lecimy z tematem, proszę bardzo. Per, 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 per. I żeby nie było, że ja nic nie robię tutaj, w tych polach, to robię bardzo dużo. Na tempomacie, co prawda, ale zawsze. Nie no, generalnie to na pewno, jeżeli chodzi o zlecenie tego zaorania i tak dalej, no to zlecimy to komuś. Bo my przeskipujemy kolejny tydzień, bo jestem ciekaw, ile tygodni tak naprawdę rosną te pomidory i to wszystko. Bo wygląda na to, że nie 6, tylko jakieś 2 albo 3. Więc całkiem, całkiem spoczko. Myślę. Żartujesz. Już? Już to ino było jedno takie o. Ale bez sensu. Przesuń rurę spustową. Spoczko. Jeszcze zobaczymy, ile te krowy mają jedzenia, bo jak mają mało, no to jeszcze się to przerobi. Te słomę, która leży. Stój, 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 stój. Nie tak daleko, panie. Nie tak daleko. Kurczę, myślę, że to jest średni pomysł, żeby z tej strony to robić. No. No. Jak to się... Pał. Przepięknie, dziękuję. Dziękuję. A my, kurczę, pieczone. Podjeżdżamy znów z tej strony. Ui, po kwiatach! Nie ma kwiatów. Były kwiaty, nie ma kwiatów. Czekaj, to w dół, to odpal. Tempomat, lecimy. Biu, proszę ja was, no. Ale w każdym razie trzeba będzie sprawdzić, ile krowy mają jedzenia ogólnie. To się ewentualnie te słomę pozbiera, jeszcze uzupełni magazyn, no a później to już tam, no. Zleci się to komuś, żeby sobie ogarnął te pola. Niech też zarobi, wiecie jak jest. Ciężkie czasy idą.
I w ogóle jak się okaże, że tak na dobrą sprawę te pomidory i to wszystko rośnie co 2-3 tygodnie, to szczerze powiedziawszy, ta gra jest mega, mega słaba i to jest exploit i to mega. A z uwagi na fakt, że no wystarczyło kupić po prostu szklarnię i dzięki tej szklarni jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Pól w ogóle nie potrzebujemy, ani niczego takiego. Co ona tak szybko się przepełnia w ogóle? Przecież ja nic nie robię. Gościu. Przecież ja nawet nie koszę tu niczego. Co mnie to, że ja za szybko się poruszam? V. Pięknie. A to co to tutaj leży? Czemu to tak? Jak ja to zrobiłem w ogóle? Czekaj, Z, P. Ach no tak, bo jak ja wjeżdżam na początku, to się sypie od razu. No dobra, już garym. Już rozumiem, już wszystko kumam. Ty, a ciekawe ile by kosztował taki kombajn nowy? Taki większy troszkę. No ciekawe, ciekawe. Cyk, skoszone, proszę bardzo. Cyk, lecimy dalej. No, ale w każdym razie, generalnie to jest raczej taki ostatni odcinek, jeżeli chodzi o farmerską dynastię. No i kurczę, się przepełniła znowu, no. Raczej to będzie ostatni odcinek, gdyż no bądź co bądź tutaj nie ma za bardzo już co robić. Jedyne co to, żeby mieć tego dziedzica całego. Ale to też nie wiem w jaki sposób do tego doprowadzić. Bo tak na dobrą sprawę trochę już z nią gadamy, trochę tam niby bajerujemy i w ogóle, ale ona cały czas jest jakaś taka niechętna. Także myślę, że warto byłoby ogarnąć to. Czekaj, V. Ogarnąć jeszcze to, żeby mieć tego dziedzica, a potem to już, no wiecie, koniec, nie? I znaleźć coś innego. I w sumie mam coś innego. Na miejsce właśnie farmerskiej dynastii, między innymi. Ale żeby wam tak na dobrą sprawę dostarczać tego rodzaju content, no to muszę mieć znacznie lepszy internet, który będę miał dopiero wtedy, gdy będziemy mieli już tak mniej więcej połowę czerwca. Także chwileczkę trzeba będzie poczekać na tego rodzaju gry. No ale dobra, ja nie będę w sumie tak nawijał bez sensu. Ogarnę to pole i będziemy się słyszeli już w momencie, kiedy już faktycznie będzie ogarnięte. Ej, a jeszcze taki szybki test. Czy ja muszę faktycznie przyjeżdżać tutaj przyczepą, żeby móc to wysypywać, czy nie? Pszenica, 1400... No, ty, ale fajnie. To wychodzi na to, że ja nie muszę tak na dobrą sprawę jeździć tu przyczepą, żeby w ogóle móc to wysypywać. Ja mogę sobie po prostu kombajnem tu podjechać. To spoko. Oszukałem system. To gituwa. To trochę rzucimy tu, trochę rzucimy... Nie no, przyczepa już w sumie pełna jest. Ale no to resztę zrzucimy tutaj i ten. I będziemy tym handlować kiedy indziej. No, także co? Robimy tak, jak robiliśmy wcześniej, czyli no, ja to kończę ogarniać i słyszymy się w momencie, jak już będzie ogarnięte. Ty, a z tą trawą to co ja mam zrobić? No bo fajnie, że ona jest, ale... To co ona? Po co ona jest? Co ja mam z tym... Co ja mam tą kosiarką po prostu skosić i tyle? To po co ja ją siałem w ogóle? Znaczy, jeżeli jest jakiś tam inny pomysł na to, to spoko, ale generalnie to... To co? Po co ona jest?
Czekaj, pokaż mi tą mapę. Aha, to jeszcze nie wyrosło. Okej, rozumiem. A jak chodzi o... Jakbyś sprawdzał tabulator. Statystyki farmy. Nawóz w magazynie 100%, spoczko. Pasza dla kur 94%, spoczko. 96% słoma, pasza dla krów. Łe, to pa... Aha! Czyli że co, że jak skipuję ogólnie ten tydzień na przykład, to... To co, to kurczę, one nie zjadają niczego? Serio? Takie trochę dziwne, no ale... Okej. Okej. Ciekawe rzeczy się tu dzieją. Dobra, zetnijmy jeszcze tamto, co tam jest. Ui. Dobra. Podnieś, podnieś, wyłącz. O. Nie, podnieś. Dziękuję. Pszenica 881 kg. Spoko. Spoko. To zajedźmy teraz tu, proszę ja was. Ile mamy? 3820, no i spoko, dobra. Dobrze, no to teraz tak, weź proszę ja ciebie cyk, kliknij, aby zatrudnić pracownika, zaoraj pole, przeprowadź kultywację, obsiej pszenicą, czekaj, co my mamy za miesiąc w ogóle? Kwiecień. Okej. Jak mamy kwiecień, to ja bym chciał... Pszenica, kukurydza, jęczmin, rzepak, groch, soja, łubin, trawa, ład. Ja bym chciał tak. Zaoraj pole. No i czad. Cześć Reksiu. Głaskanie Reksia, spoko. Żono, gdzie ty jesteś? Janet? A, to z nią nie pogadamy nawet, jak ona jest tam zajęta, to nie pogadamy, nie ma takiej możliwości. Już się nauczyłem. Dobra, to pierwszy tydzień od zebrania plonów i zasiania tych pomidorów. Gdzie my mamy, kurczę, te szklarnie? Tutaj. Twoje krowy wymagają wydojenia. Spoko, loko. Żeby do komfortu było. Nie, wyłącz. Dobrze jest. Dziękuję. Aha, to chłop jeszcze tego nie zaorał. Dobra, spoko. Chyba, że... co? On musi chyba przyjechać najpierw. Jedzie. Już tam w oddali go widzę. Mam nadzieję, że przejedzie przez tą przyczepę, że on nie zahaczy ani nie zniszczy. Co nie? Co ty robisz, typie? Zapomniałeś tego dynksa, żeby orać. Ło kurde! To jest dopiero Harry Potter. Świetnie sobie radzisz, tak? Trzymaj. Dobrze. Pierwszy tydzień minął i wygląda to wszystko mniej więcej tak. James nas KC, ten nas KC, spoko.
Dobra, idziemy w takim razie. A czekaj, ty, a PSL gdzie jest? A jest. Reksiu też na SKC, no to spoko, no to tamten niech sobie ora, a my idziemy w takim razie kolejny tydzień przekimać. Drugi tydzień. No. Jak to wygląda? Nie ogarnął jeszcze tego pola, żartujesz? Aha. Dobra, dwa tygodnie minęły i całkiem to spoko wygląda. Ty, co jest z tym gościem? Czemu on tego nie ogarnia? Cześć Reksiu, masz kiełbaskę z poczką. Cześć, Janet! To odłóż te mietłę. Zamiatasz podłogę, ziemię w sensie. Honey? Miło cię widzieć, co słychać? Jest perfekt, okej, okay, spoko. Dalej. Wyglądasz prześlicznie. Dziękuję, okej. Okay. Potrzebujesz czegoś? Okej. Okay. Dobra. Nic z tego niestety więcej nie będzie na chwilę obecną. Także kolejny tydzień. Trzeci. Okej. Okay. Trzeci tydzień minął. Sprawdźmy. Sprawdźmy, jak wyglądają rzeczy do zbioru. Aha. Czyli nie trzeba 6 tygodni, tylko 3. No to kurde. To po co nam pola w takim razie? Skoro na dobrą sprawę wystarczą nam same szklarnie. Co 3 tygodnie przejazd szybki po to, żeby zebrać plony i jesteśmy milionerami. Bo bardziej się to opłaca na pewno niż te wszystkie kurcze pola mieć. Trochę to dziwne, ale no, no to wygląda. Dobra. Dobra. Zamknij. A my, moi drodzy, jedziemy do tutaj. No i co? Zacznijmy może od tej strony. Mhm. Szybkie obsiowanie tych doniczek. Da się to jakoś skraszować, zepsuć czy coś? No nie. Dobra, to najpierw może to zbierzmy, żeby nie zepsuć niczego. Przynajmniej nie tak jakoś szczególnie mocno. 179 pomidorów tylko już zostało. No dobrze. Zaraz to jakoś ogarniemy. To co 3 tygodnie jesteśmy w stanie tak na dobrą sprawę zarobić jakieś pieniążki. Zaraz zobaczymy, ile to będzie. I czy to się przypadkiem nie będzie bardziej opłacało. Czekaj, ty kurczę, bo co my mamy? 29 kwietnia, dobra, no to 3 tygodnie, no to maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Serio? Mamy 5 zbiorów jeszcze. Przynajmniej do czasu, aż będzie ten cały ryneczek Lidla. Chyba czegoś tutaj kurczę nie dopracowali w tej grze. Chyba coś kurczę zawiodło. Czekaj, zbierzmy to do końca, proszę bardzo. Zaraz zobaczymy na czystej sprzedaży w sklepie jednych zbiorów. Ile my na tym w stanie jesteśmy zarobić i czy faktycznie opłaca się robić cokolwiek innego niż pomidory? Chociaż już widzę, że nie. Bo pomidorów wychodzi najwięcej w sumie.
Więc trzeba będzie się cofnąć po te pomidorki. Okej, góra zasiana. Aha, już nie ma pomidorów. Super. Co my tu jeszcze mamy? Sadzonki cukinii. Dobra, daj cukinię. Tu walniemy jeszcze do końca. I zaraz tak na dobrą sprawę pójdziemy jeszcze do tego sklepu jednego. W celu zakupu pomidorów jeszcze. Te nie są dojrzałe. O nie. Dlaczego tak? Halo. No oszukano nas. Ewidentnie wystrychnięto na dudka. Dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda w sklepie. Przy sprzedaży po prostu tego wszystkiego, prawda? Czemu ten chłop tego nie zaorał? Kulki bez sens. Dobra, weź to zaoraj jeszcze raz. Ostatni raz ci tu klikam i masz to orać. No. Żeby mi to był ostatni raz. No, a my w każdym razie tak. Zrzucimy warzywka do naszego Hasioka tutaj, do chałupy. Bo podobno żona dzięki temu gotuje lepsze rzeczy. Okej. Okay. Weź to przerzuć wszystko. 1400 melonów. Nice. Daj mi to wszystko. O, pizza. Ale to przenieś do spiżarni. Dobra, sprawdźmy, ile z tego będzie pieniążków w zwykłym sklepie. Tylko kurczę, gdzie jest zwykły sklep? Ach, tutaj, dobra. Dobra, pamiętam. Chyba się beczka przewróciła. Dobra, ile mamy kasy? No, liczmy 14 tysięcy. Siemasz, pohandlujmy. Sprzedaj. 8 tysięcy na samych tych. No sorry, ale bardziej się to opłaca niż pola uprawne. Ciekawie. No i dobra, moi drodzy. To tym akcentem zakończymy ten odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że to będzie taki przedostatni jednak, bo no, mam jeszcze jeden pomysł. Także to będzie przedostatni odcinek, jeżeli chodzi o Farmerską Dynastię. No, ale póki co to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten konkretny odcinek. Także trzymajcie się i do następnego. Hej!